Lubondzień Design Days to synonim kreatywnych spotkań wykorzystujących potencjał twórczego dialogu po to, aby dzielić się wiedzą, inspiracjami i doświadczeniem. To idealna okazja, aby móc dotknąć obszarów architektury, sztuki, designu, ekonomii i zaprezentować nasze nowości produktowe. Wydarzenia ostatnich tygodni spowodowały, iż tegoroczna, piąta edycja naszej imprezy odbędzie się w formule online, transmitowanej na żywo z dostępem dla wszystkich. A zatem już dziś zapraszam bardzo serdecznie. Małgorzata, Zuzanna, Maciej, sprawdzamy najpierw technicznie, czy jesteśmy dobrze podłączeni, więc dajcie po kolei jakiś głos. Witam wszystkich. Witam serdecznie. Witam wszystkich serdecznie. Witam wszystkich. To jest trzecia odsłona Lubondzień Design Days w tym roku i dzisiaj tematem jest design i trendy. Pierwsze pytanie mam do Macieja. Jesteśmy w miejscu strefy architektów, którą pewnie znasz bardzo dobrze, bo od 12 lat projektujesz dla Lubondzina marki premium. Chciałem cię zapytać, które z zaprojektowanych rzeczy sprostają nowym oczekiwaniom odbiorców? Ja myślę, że wszystkie są jak najbardziej osadzone w trendach, ale najbardziej myślę, że ostatnie kolekcje, no bo na przestrzeni 12 lat tych kolekcji powstało bardzo wiele. Mhm. Jedną z takich moich ulubionych może kolekcji, która skłania i oddaje hołd takim najnowszych technologii, która jest już dostępna w Lubondzinie, to jest wielki format. Kolekcja Grand Beauty. No, ja jestem jej wielkim fanem. Sam zresztą teraz w remontowanym u siebie atelier wykorzystałem jedną z tych kolekcji. Wygląda ona imponująco, wygląda przepięknie i jest jak najbardziej tym, na co teraz się stawia, a moim zdaniem teraz ta sytuacja wymusiła na to, że jest mniejsza tolerancja na byle jakość, większy akcent i większe uznanie mają produkty wysokiej klasy, jakościowo wysoko postawione. No i tak też te produkty wyglądają, są naprawdę wykonane już z największą dbałością o szczegół. Dwa, moim zdaniem też wychodzi to troszeczkę ta kolekcja naprzeciw, że są to takie proekologiczne produkty w sensie takim, że nie zużywamy naturalnych złóż marmuru, które już dochodzą takie głosy, że jest na wyczerpaniu. Złoża marmuru Carrara czy Calacatta są na wykończeniu, więc lepiej takie naturalne złoża zostawić rzeźbiarzom na przykład, którzy takiemu sobie w płytkach sobie nie wyrzeźbią, tak. a tutaj nam na pewno będą potrzebne i będą mogły służyć na dłuższe lata. Więc to jest ten aspekt taki, którego może niewiele osób bierze pod uwagę, ale ta płytka właśnie, która jest naprawdę już do złudzenia przypominająca naturalny produkt. Mało tego, ma o wiele lepsze właściwości. Nie ściera się tak jak marmur. Nie ściera się, nie przyjmuje plam, jest łatwo czyszcząca, etc., etc., więc tutaj korzyści jest naprawdę bardzo dużo. Ale ktoś zapyta, czy to jest eko? No jest, no bo nie zużywamy tych naturalnych złóż, prawda? No to jest proekologiczne. Jak jest z innymi procesami, no to... Macieju, przepraszam cię, bo ocierasz obrodę mikrofonem i bardzo źle cię słychać. O kawałek tak. Możemy ściąć brodę. Albo mikrofon. Teraz jest dobrze. Teraz jest dobrze. Więc na pewno wszelkiego rodzaju działania i trendy proekologiczne bierzemy pod uwagę przy tworzeniu nowych kolekcji i w tym kierunku zmierza cały design, więc i też my nie pozostajemy absolutnie tutaj w zespole obojętni i najnowsze kolekcje, które są przed nami, będą miały ten aspekt coraz bardziej mocniej zaakcentowany. To jeszcze do eko wrócimy, a teraz zapytam was, dziewczyny, czy coś się zmieniło w waszej pracy w ogóle w obecnej sytuacji, czyli pandemii? Ja myślę, że się dużo zmieniło,
Ale chyba największą zmianą jest to, że świadomość ludzka się zmieniła tak naprawdę i my liczymy na to, tak jak nawet rozmawialiśmy w kuluarach, że ta świadomość zmieniła się na dłużej. Mhm. Tak naprawdę, że doszło do nas, że musimy się gdzieś zatrzymać, że nie możemy tak... w takiej ilości konsumować tego wszystkiego, co nam daje świat, co nam daje otoczenie, co nam daje natura, że musimy zwrócić większą uwagę na to, jak wybieramy rzeczy, chociażby to, jak już mówimy o wzornictwie, że to wzornictwo powinno być jak najbardziej funkcjonalne, jak najbardziej ponadczasowe. Tak naprawdę nie na chwilę. Mhm. Tutaj Maciek poruszył taki temat, że unikamy byle jakości. Ja myślę, że chyba do wielu osób dotarło, że ta byle jakość nie powinna nigdy właściwie nas dotyczyć, że powinniśmy zawsze zwracać uwagę na jakość w każdej dziedzinie naszego życia. I to się na pewno zmieniło. No nie wiem, Zuzka, jak ty patrzysz z tej perspektywy? Znaczy nie na pewno. To jest, sama jestem tego przykładem, ponieważ naprawdę będąc... Zmiana w moim osobistym życiu i profesjonalnym jest taka, że ja po prostu nagle byłam przez 3,5 miesiąca po prostu w domu, a normalnie jestem tylko kilka dni w miesiącu, więc to jest ten moment, kiedy ja mogłam spojrzeć również na mój dom. Na własny dom, prawda? Tak, tak. I zresztą widać, że to mówię w tej chwili po statystykach, które znam z Holandii i ze Stanów Zjednoczonych, że wszystkie firmy, które zbierają rzeczy z second handu, jak również ubrania i produkty, poprosiły, żeby ludzie tak masowo nie sprzątali mieszkań, bo nie mają miejsca na trzymanie tego, na składowanie tych mebli czy ubrań na magazynach. To jak mówisz, to masowe oddawanie, to znaczy, że tak naprawdę to są rzeczy, które nam były niepotrzebne. No właśnie, to teraz zapytam was, co wymuszona izolacja mogła uświadomić ludziom w kontekście mieszkań i przedmiotów oraz ich roli w naszym życiu? No myślę, że to, że wielu rzeczy są nam niepotrzebne, ale jeszcze jedna rzecz, że wiele rzeczy jest byle jakiej jakości, właśnie o tym, o czym mówimy, że nagle okazało się, że potrzebne nam są rzeczy, które spełniają pewne oczekiwania tego, w co nas wtłoczyło właściwie życie w danym momencie. To, co Zuzka powiedziała, przez 3 miesiące siedzimy w domu, czyli tak naprawdę mamy możliwość sprawdzenia, na czym siedzimy, tak naprawdę na czym siedzimy. Ja myślę, że jeżeli wrócimy do sytuacji, że musimy pracować przy biurku, a wielu z nas, Zuzka projektuje, ja tworząc gazetę, również makiety, siedzę przy biurku, Maciek również siedzi przy biurku. Okazało się, że to krzesło, czyli taki pierwszy element... Bardzo prosty, prawda? Do czegoś, do czego się przyzwyczailiśmy. Teoretycznie okazało się, że to jest tak istotne, że to jest wygodne krzesło. No tak, że nie możemy kupować tylko dlatego, że jest ładne, albo podobało się naszym znajomym, albo tanie, wybraliśmy. Prawda? Tak, czasami. Tylko teraz musimy kupować coś, co jest dla nas wygodne, a na pewno jest ergonomiczne dla nas. No. Nasze ciało się buntuje. A czy już wcześniej były obserwowane takie sygnały zmian w ogóle zapowiadające tego typu, nie wiem, przemiany, turbulencje. No, ja myślę, że w ogóle świat się zmieniał coraz szybciej to była pewnego rodzaju zapowiedź. Tutaj nawet jesteśmy po 3 godzinach drogi w samochodzie, więc mieliśmy tutaj okazję przedyskutować to i tak rzeczywiście tutaj wspólnie stwierdziliśmy, że tak, jest ta zmiana, była ta zmiana wyczuwalna, już wisiało coś w powietrzu. Mhm. Nie wiedzieliśmy tylko kiedy i w jaki sposób to odczujemy. Odczuliśmy to tak i tak uważam, że lajtowo i tak uważam, że delikatnie to poczuliśmy. Nie odbyło się przez z udziałem większych ofiar. Ja osobiście mogę tylko powiedzieć, że ja dobrze wspominam ten okres. Ja miałem czas na refleksję, ja miałem czas na to, żeby się zastanowić, w którym kierunku pójść, w którym kierunku rozwinąć swoją działalność. Tutaj będę powtarzał to, że rzeczywiście postawić na jakość, to się liczy czy bardziej. I mam takie pobożne nadzieję, że rzeczywiście tak będzie to ze wszystkimi. Oczywiście zdaję sobie też sprawę z tego, że może nie będzie tak różowo, ale myślę, że jeżeli zaczniemy od siebie, jeżeli zaczniemy tą zmianę od siebie, to tak najłatwiej i najpewniej można będzie w ten sposób oczekiwać jakichkolwiek zmian na dobre. A
ale jeszcze o to, co zapytałeś, czy były jakieś symptomy mówiące o tym, że coś nastąpi. No na pewno nikt się nie spodziewał, że nastąpi koronawirus oczywiście, ale zobaczcie, co się działo od dłuższego czasu. Ten nacisk na minimalizm, na to sprzątanie, na układanie rzeczy, na to, tak, żeby... Marie Kondo, dokładnie. Która zaczęła, nagle boom wręcz właściwie. Dlaczego mamy składać tak, a nie inaczej? No bo to szanujemy te rzeczy, bo je żegnanie widzimy. Żegnanie się z produktami. Żegnamy się z produktami. Tak, żeby, tak, nie modna, tylko modna... Taki pogrzeb. Tak, bo Marie Kondo robiła dokładnie takie całe ceremonie. Nawet takie wytłumaczenie sobie od strony psychologicznej, bo jest tam na pewno trudno, no nie jesteśmy psychologami, ale na pewno jest tam trudno rozstać się, bo coś dostaliśmy, prawda, bo mamy sentyment do przedmiotu. I nagle okazało się, że podsuwało nam się przez długie miesiące, lata już wcześniej, takie pomysły, że podziękuj przedmiotowi, to co Zuzka już wspomniała. Tak. Powiedz, że spełnił swoją rolę, odłóż, może komuś się przyda. Może mieć nowe życie. No, to były takie symptomy pokazujące, że my do czegoś tęsknimy. Może nie wiedzieliśmy do czego. Mhm. Że nie tylko tęsknimy, ale może nawet jest nam to potrzebne. Tu Maciek powiedział, że on, dla niego to był taki czas przemyśleń i się w jakiś sposób wyluzował. Ta splendid isolation była dla niego jak myśmy znalazł. Sobie uświadomili, że jesteśmy w stanie pracować w domu. Że owszem, brakuje nam ludzi, ale jesteśmy w stanie pracować w domu. 80% pracy możemy wykonać w domu. Tak, i to było... Teraz Fortune 500 zrobili wywiad wśród wszystkich chief executive, właśnie dokładnie największych firm na świecie, i były pytania, co nauczyli się, jakie wnioski z COVID-19 wyciągają. I jeden z tego było, że praca w domu naprawdę działa. Na pewno nie jest łatwa, bo my też mówimy... Ale działa. Prawda? Nikt nie powiedział, że tylko, że do tej pory każdy to odsuwał i mówił, i w taki sposób twierdził, że ty będziesz tam w domu sobie nic nie robił, tylko będziesz udawał, że pracujesz. A tutaj naprawdę po prostu... Bo na pewno jest trudna, bo nie zapomnijmy o tym, że trudna jest na pewno dla... Bo jak gdyby ten COVID pokazał nam jeszcze jedną rzecz, o czym praca w domu to jest jedno, ale praca w domu, kiedy masz małe dzieci, kiedy masz szkołę i tak dalej, to prawda? Więc o tym nie zapominamy i jak gdyby tu nie mówimy o tym, że tym ludziom też jest łatwo. Ale jest możliwe pracowanie w domu i to nam pokazano... Jest, ale też nie wiem jak na długo, prawda? Tak, oczywiście, to nie jest... Ile można wytrzymać, bo to... Znaczy, nie idźmy w skrajności, nigdy nie... No, może też to pokazuje, że nie idźmy w drugą skrajność, czyli teraz wszyscy siedźmy w domu, nie. Bo ja słyszałem, natomiast miałem spotkanie wczoraj z kolegą, który opowiadał, że jego cały dział księgowy mówi, że nie chce mieć segregatorów w domu i tak dalej, i tak dalej. No to nie bierzemy pod uwagę, tak samo jak moje panie krawcowe, jakby miały teraz zabierać szycie cały warsztat do domu. Ale widzisz, i to zmiany, które są, które zachodzą, zresztą to, co te zmiany czuło się faktycznie z wielu różnych stron, ale to, co w tej chwili zrobiła dla nas era przemysłowa, tak? Czyli ten końcówka XVIII, początek XIX wieku, stworzył na pewno w naszej cywilizacji stworzył grupy społeczne. Czyli dostaliśmy to blue collar i to white collars, tak? Czyli tych pracowników wiedzy i pracowników przy przemyśle. I co się teraz wydarzyło, właśnie mamy to przejście, w tej chwili nawet nazywają to 4.0, czyli to nowa rewolucja przemysłowa, bo mamy całą informację. Tamta nawet pomogła w emancypacji kobiet. Oczywiście, że tak. No, teraz to już w ogóle my będziemy już sprzątać. Do maszyn. Tak. Ale co jest, że znowu mamy dokładnie ten sam moment, czyli znowu będzie przeszatkowanie grup społecznych, a szczególnie mówię tutaj o miastach, tak? Bo miasta najbardziej się zmieniały, bo powiedzmy, że małe miasteczka i wsie niedużo się zmieniły, tak? No poza tym, że dostały latarnie, czy lepszą ulicę, czy sklep. Czy internet. Czy co? Czy internet. Czy internet, no to już jest tak, ale mówimy w tym momencie o miastach, o roli tego miasta, tak? Czyli miasto zmieniło się. I to, co teraz COVID zrobił, że COVID teraz zrobi to, że będą ludzie, którzy pracują poza domem, ludzie, którzy pracują w tej in-house'i. Tak? Tak. I ci in-house'i będą mieć zupełnie czyli tak, oni nie mogą mieć na przykład od samochodów służbowych, nie mogą mieć różnych rzeczy, tych przywilejów, którzy mają ci, którzy mieszkają poza, czyli to podatki zaczną inaczej być ułożone. Inne kontrakty ze swoimi pracodawcami, bo jeżeli faktycznie ja pracuję w domu, czyli mój pracodawca jest kolonistą u mnie w domu, tak?
Pracodawca, no, prawda, zobaczył nagle, tak, że mu niepotrzebne takie miejsce pracy, biura. Biura. Zmieni się architektura. Architektura, tak, czyli no my i nasze mieszkania będą musiały odgrywać zupełnie inną rolę. Czyli i również zmieni się otoczenie. Tak, i w tym momencie masz jeszcze in-betweeners. Ja przepraszam, używam języka tutaj angielskiego, ale ci in-betweeners to są ci, którzy nie mogą ze względu na co, jakie mają mieszkania, pracować w domu, a nie ma biura. I w tym momencie wchodzi zupełnie nowe... Zwane przestrzenie wspólne, to już hotele, wyobraź sobie hotele, które ponieważ nie ma tego ruchu turystycznego ani biznesowego tak wielkiego, to niektóre hotele zaczynają być, wynajmują pokoje. Jako open space, jako, tak? Jako, takie miejsce właśnie spotkań nie, właśnie troszkę. Open space jest tam, gdzie te co-worki są, czyli te gorące takie krzesła i tak dalej, to są. Ale tu chodzi o to, że ty masz, widzisz, w pracy nie możesz iść do pracy i w domu nie możesz mieć swojego pokoju. Czyli idziesz do swojego pokoju, który jest wynajmowany przez pracodawcę i to jest hotel. Okay. I to ma, i masz w pełny w taki facility, czyli masz tam wszystko, jedzenie i tak dalej. Czyli patrz, masz zupełnie, kompletnie nowa przestrzeń, której do tej pory nie było. To tak samo jak i ja byłem na spotkaniu z jednym z deweloperów warszawskich. I oni kupili właśnie teraz działkę pod Warszawą i będą budowali zupełnie nowe osiedle, które wcześniej nie miałoby takiego zainteresowania, a teraz przez to, że będą tam szklarnie, będzie bardzo proekologiczne to osiedle. Naprawdę, jak pokazywali ten projekt... Społeczne bardzo osiedle. No to będzie bardzo społeczne. To są takie zamknięte społeczne ekonomie się, tak, robią. Po prostu. Takie komuny trochę i kibuce. Tak, ale to właśnie w tym pozytywnym znaczeniu. Jest tak, miejsce do medytacji, jest miejsce do sportu i tak dalej, i tak dalej. Czyli jest to w pełni samowystarczalne osiedle. I kompatybilne z potrzebami, tak? I właśnie jak mówili na tym spotkaniu, że to jest właśnie dla tych osób, które będą pracowały w czyli domu. Tych in-house'ów, dokładnie. In-house'ów, no właśnie, że będą mieli bliżej, tak, las, tak, będą, tak, nie będą musieli tak często bywać w tym mieście. To miasto będzie im zupełnie niepotrzebne. To będzie ich kawałek. Ale zobacz, jeżeli już w takim razie mówimy o takim kawałku, to popatrz, w tym momencie miasto, jeżeli doprowadzi tam szybki tramwaj, na przykład, tak, albo tak, szybką kolej, to ci w ogóle nawet samochód nie jest potrzebny. Nic. Czyli rowerem podjeżdżasz do tego, co potrzebujesz kupić, a jeżeli chcesz pojechać do teatru, czy dokładnie być po prostu w mieście, wsiadasz w tramwaj i jedziesz. Czyli dokładnie cała infrastruktura i rola miasta zaczyna się zmieniać. Czyli to są te interesujące zmiany, o których w tej chwili będziemy mówić. I to przez będzie kolejne 20 lat. To nie będzie tak, że... No właśnie, chciałem o to zapytać, że to nie jest rewolucja, tylko ewolucja. To jest ewolucja. To jest ewolucja. Dobra, przyspieszyliśmy, na pewno przyspieszyliśmy. Tak. Dzięki COVID-owi. Dzięki temu hamulcowi przyspieszyliśmy. Tak, dokładnie. Tak. On nam coś uświadomił. Tak, nam, tak, on nam dał jeszcze tą zmianę świadomości. Ale takie drobiazgi były wcześniej, prawda? Chociażby to, o czym mówimy, że na przykład jeden samochód zamiast dwóch samochodów. Już niektórzy świadomie rezygnowali. Tak. Gdzieś jakieś kroczki, tylko nie było tego bodźca, który no teraz w jakiś nie było tam tego sposób... wyzwalacza. Tak, zobacz, przecież przez to, że ludzie potrzebowali więcej przestrzeni, miasta takie jak Londyn, Wiedeń, Berlin, na pewno Amsterdam, Londyn, zaczęli zamykać główne arterie samochodowe. Czyli w tym momencie masz i nie chcą wrócić do tego. Czyli Wiedeń po razu wykorzystał to. Zamykamy. Londyn otworzył, zamknął dwa, czyli już był jeden, teraz dwa dodatkowe mosty. Czyli w tym momencie tylko tymi mostami możesz przejść albo przejechać na rowerze. I Oxford Street to samo się będzie zmieniać. Będzie jednym wielkim deptakiem, a nie autobusowym. To właśnie, tylko żebyśmy tutaj taki nacisk położyli, że my nie mówimy o tym, że nagle padnie cywilizacja, my wszyscy wyniesiemy się do szałasów. My pokazujemy, że świadomiej będziemy żyć. Tak. Będziemy wybierać pewne rzeczy i ten rower, ten most, to będzie naszym wyborem, ale do życia wygodnego, godnego, tak, i dobrego. To ja mam takie pytanie. Jakie nowe kompetencje są obecnie potrzebne w świecie designu, aby we właściwy i elastyczny sposób znaleźć rozwiązania w tym zmiennym i niepewnym świecie? Proszę. No i właśnie to jest to, że mówimy o człowieku renesansu. To jest znowu taki powrót do tego, że właściwie kompetencje jest wszystko. Właściwie ten projektant musi... Bo jeszcze jest tak, że projektant to nie jest tak, że masz po prostu projektant, to jest po prostu
taki o jeden człowiek, który wiadomo jak wygląda. No, tam, no, więc nie, jest projektant, to jest dokładnie tak jak lekarz. Tak? To jest, masz lekarza, masz ortopedę, masz lekarza od ręki, od palca, masz lekarza od oka, masz lekarza czyli od zęby. Czyli ostra specjalizacja? Czyli każdy masz, czyli będziesz, i to już mamy, tylko że wielu z nas o tym po prostu nie wie i wielu z nas nawet jako projektantów w jakiś sposób się trochę wstydziło, że jest takim specjalistycznym projektantem, a właśnie ta specjalizacja da mu to, że może ze swoją specjalizacją taki zrobić crossing z różnymi technologiami i możliwościami produkcji, czyli zrobi kompletnie, tak, to jest taki powiedzmy technologiczny craft się taki zrobi, tak? Czyli projektanci uważam, że powinni wyjść powiedzmy ze swojej takiej strefy komfortu. To skąd czerpać te kompetencje? Wiesz co, to jest, no właśnie, ty jesteś projektantem, więc powiedz ja myślę, że generalnie teraz to co wspomniałaś, to właśnie to idzie w tym kierunku, że bardziej takie otwarte umysły są że niby jest specjalizacja, ale my musimy mieć też ogólne spojrzenie na świat. Nie możemy być oderwani jak z kosmosu, po prostu, że ja sobie będę projektował i obojętne z jakim skutkiem dla środowiska i tak dalej, tak. I tak dalej. Czyli trzeba mieć te kompetencje, zyskać takiej odpowiedzialności społecznej. Mhm. Na to się stawia bardzo w moim środowisku, że projektant... To jakich kompetencji najczęściej brakuje designerom? Wiesz co, ja mogę powiedzieć ze swojego kręgu, ale na pewno brakowało nam takiej odpowiedzialności właśnie społecznej, czyli tego, że ta odzież była produkowana na potęgę bez sensu, zupełnie. I wiele osób po prostu nie zważało, nie zwracało uwagi na to, jakie to ma skutki później ekonomiczne, ekologiczne i tak dalej, i tak dalej. Że tego nie musimy produkować czegoś w Chinach w nie wiadomo jakich ilościach. Moja mama zawsze powtarzała, nie stać cię Maciek na byle jakie rzeczy. Mhm. I to jest cała prawda. I to nie stać nas, nie tylko nie stać nas materialnie, ale nie stać nas ekologicznie na to, żeby produkować tego tyle. Tak. Czyli tak naprawdę musi mieć świadomość, to co Maciek powiedział, świadomość projektową. To jest teraz takie modne słowo, prawda? Tu Bondzin ma taką świadomość projektową, prawda? Świadome projektowanie. Bardzo modne słowa, które dobrze by było, żeby nie poszły w pustkę, tylko naprawdę coś znaczyły. Co to znaczy? Tak, że jeżeli wybieramy płytki, zwrócę tutaj do naszego gospodarza, to wybierajmy dobre jakości, no że to będą płytki, które się nie zestarzeją nam po 5 latach i nie będziemy mieli ochoty ich skuwać i robić sobie nowy wystrój. Podchodźmy do tego w sposób odpowiedzialny, taki świadomy. Używajmy wiedzy projektantów, jak projektujemy mieszkanie. Poświęćmy temu więcej uwagi, więcej może gotówki, ale zróbmy to raz, a dobrze, a nie byle jak i nie wymieniajmy tego, nie twórzmy po prostu śmieci. No to przepraszam, bo chciałem zapytać, co z trendami? Jakie trendy są obecne, a jakie mogą pojawić się w najbliższym czasie? Znaczy ja się strasznie śmieję, bo o tym też rozmawialiśmy, ja strasznie nie lubię tego słowa trend tak naprawdę. Dlatego, że to jest takie słowo, pod które różne rzeczy można wrzucić. Tak naprawdę jak bywamy na różnych wydarzeniach, to wiemy o tym, że mówimy o różnych tendencjach, różnych wydarzeniach, różnych kierunkach. Później z tego wszystkiego każdy sobie coś wyjmuje tak naprawdę i na swój użytek tworzy trend. To niekoniecznie tak jest tak naprawdę, bo na trendy wpływa mnóstwo rzeczy i tak naprawdę no, mnóstwo rzeczy nie zawsze obiektywnych, uczciwie mówiąc. Czasami czyjaś potrzeba, czasami potrzeba jakiejś firmy, czasami potrzeba jakiegoś producenta, czasami potrzeba projektanta. Ja bym była bardzo ostrożna w tych trendach. W tej chwili naprawdę jesteśmy dosyć otwarci, jeśli chodzi o to słowo tak zwane trend i wszystko jest możliwe, wszystko jest, wszystko można przenieść do własnego domu, tylko przenośmy to świadomie. Czyli tak naprawdę dbajmy o środowisko, projektujmy jako projektanci rzeczy dobrej jakości i odpowiadajmy na potrzeby społeczeństwa, ale nie potrzeby, bo komuś coś wpadło do głowy, tylko naprawdę na potrzeby społeczeństwa. Jeżeli mówimy o ludziach niepełnosprawnych, oni mają określone potrzeby. Projektant powinien słuchać i wiedzieć, co jest nam potrzebne. Nam nie jest potrzebne 75. krzesło.
tak naprawdę. No, no ale nie wiem. I nie zapomnijmy, że ale tak jak w modzie są trendy momencie. Również w designie. Znaczy, powiedzmy tak, sobie szczerze, oczywiście są, ale to nie jest tak jak w modzie. Ja bym nie porównywała, dlatego że my 4 razy do roku nie zmieniają nam się trendy we wnętrzach. Ja o czymś takim nie wiem, jeżeli ktoś wie, to przepraszam w takim razie. Natomiast nie zmieniają się 4 razy do roku trendy we wnętrzach. Nie zmieniamy 4 razy w roku całego mieszkania, bo się zmienił kolor z zielonego na żółty. Jest to bo troszeczkę coś z jesieni, innego. Przyszła tak. wiosna. Nie mamy, z modą jest prawda tak, że dzisiaj mamy spódnicę maxi, jutro mamy mini i tak dalej, i tak dalej. Może no nie to, aż tak szybko, ale jednak. To co będzie definicją takiego dobrostanu? Minimalizm, ale w dobrym słowa dobrym tego znaczeniu. Okay. To zna- i na pewno to, że robisz coś, co ty uważasz, że to tobie się podoba i w tym dobrze się czujesz. Znaczy ja jeszcze tak... Nie narzucając. Nie narzucając. Ja może gdzieś tam trochę tak obserwując to, to, co mnie na przykład bardziej inspiruje ostatnio, na pewno mnie bardziej przez to, że zostaliśmy zamknięci jednak w mniejszej przestrzeni, to bardziej mnie inspiruje i to myślę, że będzie tak miało to wpływ na projektantów, to co nas otacza. Czyli otoczenie. Czyli nie, jak mieszkam w Warszawie, to miałem szansę się zainspirować Mazurami, może jakimiś takimi bliskimi przestrzeniami. I będą, co mi się gdzieś to bardzo podoba, że gdzieś te polskie mieszkania może będą bardziej polskie, może te hiszpańskie mieszkania będą bardziej hiszpańskie, nie będzie takiego aż... Także w każdym wymiesza... domu jest taki salon globalny, tak? Tak. Ale właśnie podążaliśmy za takimi czymś, co nam narzucano, co nazwano trendem. A nie było nagle, nasze. Tak, tak nagle ma być biało. Przepraszam, powiedzmy, to była rodzaj takiego. Manipulacji, tak? Bo marketing... No tak, ja nie chciałam użyć tego słowa, tak, ale marketing przyjął po prostu klucz trendy i marketing szedł po prostu używając słowa trendy do tego, w jaki sposób mogę cię zmanipulować, żeby coś ci po prostu wcisnąć. Ja może... No dobra, to jak nie trendy. Wrócę, wiesz, prawda. Do tego... Prawda. Tak, prawda jest takim trendem to jest teraz. Z ubieraniem. Ja chciałbym, żebyście się pokłócili, a tu nie. Jeżeli jesteśmy, jeżeli jak mówimy, że jesteśmy w tej chwili o wiele bliżej domu, to w tym momencie będziemy bardziej patrzeć na jakość rzeczy, bo tak. Kiedyś kupowaliśmy i wiesz, jak na chwilę coś było. Tak. Nie, bo kiedyś kupowaliśmy, bo ktoś nam powiedział, że tak, to jest modne. Była to dekoracja, była to czysta dekoracja. Teraz zaczynamy tego naprawdę używać. I tak? Właśnie, i to jest to, co Zuza poruszyła bardzo ciekawy temat. Zobaczcie, gdybyśmy zrobili teraz taką ankietę wśród ludzi. Ile przedmiotów, które używają na co dzień, przysłowiowa, no nie wiem, no tarka, nożyk, cokolwiek, tak. Jest na przykład niewygodne, nieużyteczne, tak. Łatwo się skaleczyć i tak dalej. Rzeczy, które są dobrze zaprojektowane, nam nie przeszkadzają. To może tak... Bo ich wtedy nie ma. Tak, bo, może bo, to tak bo one głupio zabrzmi, ale tak. One działają, one są z nami na co dzień. My właściwie ich nie zauważamy. One nam pomagają żyć, ale nie do końca czasami wiemy, że one są aż tak dobrze zaprojektowane, bo się nad tym nie zastanawialiśmy. Oczywiście inaczej to się ma w przypadku fotela, kanapy i tak dalej niż w przypadku noża, ale jednak wszystkie powinny mieć ten element tej, no one muszą być piękne. Ja zawsze mówię, że dla mnie jest takim wykładnikiem, dobre wzornictwo to jest dobrze zaprojektowane coś, funkcjonalne i oczywiście ładne. No, ładne. Nie oszukujmy się, no nie chodzi o to, że to ma być brzydkie, a wygodne. Bo chciałem zapytać, jakie cechy produktów będą wiodące w oczekiwaniach klientów? Jakie są w ogóle źródła analiz dotyczących prognoz? Jest to, źródła. A, źródła, to wiesz, źródła. Wysoko w górach, wiesz, tam cię dolatuje na miotłach. Źródła wtedy, wiesz, obmywasz się i wszystko wiesz. A podejrzewałem tak, cię o to. Tak, źródła dokładnie są, wiesz. Kurde, trzeba po prostu czytać, widzieć, oglądać, rozmawiać, dyskutować, więc źródła po prostu, to jest po prostu wiedza, którą zdobywasz. Ale jest, wiesz co, ostatnio był, siedzi, wiesz, bo już nie mam, już nie można oglądać telewizji lewej ani prawej, teraz należy oglądać środkowe. Jedyna środkowa telewizja, która mi pozostała, którą ja zaczęłam oglądać, to był National Geographic. I oglądałam bardzo dużo rzeczy o przyrodzie, o różnych archeologicznych odkryciach i archeologiczne odkrycie, które ostatnio zostało zrobione, to było dalsze części Pompeji zostały odkrywane, te, które do tej pory nie zostały odkryte. I w tych częściach Pompeji, słuchajcie, odkryto znowu przepiękne wille, ale słuchajcie, odkryto również i łazienki. Słuchajcie, i w tych łazienkach, słuchajcie, odkryto czyściusieńkie mozaiki, nieruszone nawet. Przetrwały. Tu bądźina. I chciałam tu właśnie, ponieważ naprawdę, jak już rozmawiamy o rzeczach, które są rzeczami, które są zrównoważone, które naprawdę są... No.
time proof, no. To nie ma, no to jest po prostu płytka, no. Także jest. Ale to... ja mówię o tych oczekiwaniach w nawiązaniu do kategorii konkursowej w organizowanym przez Tubondzin konkursie Tubondzin Design Awards. To ja nie wiem, jakie oczekują jury. Gosiu. Ja, trzeba byłoby znaczy, jury ja myślę, zapytać. Że to nie jest tak oczekiwania. Bo myślę, że to, co nas spotkało, to oczekujemy, to ja już się będę powtarzać w tym momencie, oczekujemy przemyślanego projektu, czyli tak naprawdę pewnej odpowiedzi, zrównoważonego projektowania, no tego wszystkiego, o czym już powiedziałam. Mhm. Dla mnie projektant to jest ktoś, kto myśli tak naprawdę. I tu też dyskutowaliśmy już wiele razy i przypuszczam, że jak ktoś słucha mnie, to pomyśli, że znowu się powtarzam, ale oddzielajmy sztukę od wzornictwa. Projektowanie... Tak, bo nawet powiedziałeś na samym początku, że projektowanie to sztuka. No, no właśnie, oddzielajmy pewne ale rzeczy. Ale jest... Nie. Użytkowa. Sztuka jest sztuką, projektowanie jest projektowaniem. Bo projektowanie dokładnie jest to, żeby nasze codzienne życie ułatwić. Było wygodniejsze. A sztuka jest, żeby je uozdobić. Więc jest są... No taka dokładnie. Jest definicja. Ja to nawet bym się tu z Zuzą pokłóciła teraz, jak tak chcesz no. się ze mną, tak. żebyśmy się pokłóciły, bo nawet bym zaprzeczyła temu słowu ozdobić. Ja bym uznała, że sztuka to jest coś, co cię może wzruszać, oburzać. Tak. Dawać nam to co zdążyliśmy w życiu. To jest tak. To jest tak z miłością, dokładnie. Albo się zakochasz, albo nie. Dokładnie. Dokładnie. Natomiast to wzornictwo, to ma jest mi służyć. Rzemiosło. Tak. Nie, to jest uratuje ci życie, ty nie zastanawiasz się, jak to używać, nie czytasz instrukcji obsługi, ty po prostu wiesz. Wiesz, jest tak, wiesz, jak schodzisz po schodach. Jest mnóstwo fajnych książek, intuicyjnie. Które na przykład jest taka książka źle zaprojektowana. My sobie nie zdajemy sprawy, że zwykłe drzwi, które mamy na co dzień, które otwieramy, takie ogromne znaczenie ma to, gdzie jest klamka, czy intuicyjnie potrafimy je otworzyć. No ale dobra, to teraz zobacz, trochę... ile razy się z czymś szarpiemy, no, czyli ktoś źle zaprojektował. Tak, ja zgłupiałem czasami przed klamką. Albo mamy coś, co no, nie potrafimy tylko, że... odkręcić, nie potrafimy... Ale no... słuchajcie, skoro jeżeli sztuką jest też jeszcze patrzcie, jeżeli jest nalepka push i pull, to wiadomo, że jest źle zaprojektowane, tak. Bo jeżeli ma być jeszcze nalepka do drzwi, co ja mam z tymi drzwiami zrobić? No... No ale dobra, ale skoro obecna sytuacja, przepraszam, pokazała, że przyszłość może być kompletnie nieprzewidywalna. Ale to, jest nieprzewidywalna. No właśnie, to gdzie tutaj umieścić rolę designu i przewidywania ale trendów? Ale przez całe... Znaczy, my się nie czepiajmy tych trendów nieszczęsnych, bo ja mam wrażenie, że to jest takie słowo klucz jak design. Tak, no, wszystko pakować w ładnym worku. Tak, wszystko ale jest ludzie design, chcą w szufladach mieć. Wiesz, wszystko jest design, wszystko jest designem. Nie wiem, czy zauważyliście, zaraz odpowiem może na pytanie, bo teraz zbaczam z drogi, ale nie wiem, czy zauważyliście, że jak wyszliśmy w ten design w Polsce, to nagle wszystko stało się designem. Jedziemy gdzieś i jest tak, designerskie kanapy, gdzieś tam jedziemy. Nawet paznokcie są designerskie. Tak, designerskie coś tam. No słowo, które, no nie wiem, stało się czarodziejskie. Co to słowo wytrychem. Tak, co spowodowało, że byle co, jeżeli miało słowo designerskie, to wszyscy robili ach, nie patrząc już na to, czy to ma jakikolwiek sens. Mhm. I myślę, że odczarujmy to wszystko. Wzornictwo było zawsze. Odkąd za przeproszeniem urodził się człowiek, no to zaczęło być projektowanie. Lepsze, gorsze, bardziej tak, intuicyjnie. Tworzenie narzędzi, którymi coś dokładnie. Tworzy. Tak. Zawsze to było. I... No nie idźmy tak w te trendy. Trendem to, co już wspomnieliśmy, będzie to, że będziemy żyć wygodniej, mądrzej. Małgosiu, może inaczej. Po prostu największym trendem jest to, że nie ma trendu. Że nie ma trendu. Tak, czyli tak jak powiedzieć. Oczekiwania konsumentów mogą wpłynąć na to, że produkowane przedmioty staną się schrowałe i zarazem dostępne. No, oczekiwania... Czy w ogóle to jest możliwe? Tak, tylko to edukacja. No właśnie, edukacja. My musimy, czyli żeby oczekiwać coś od konsumentów, on my musi musimy wiedzieć, ich edukować. Tak, dokładnie. I tutaj rolę musi przyjąć edukacja publiczna. Ale również i niestety firmy. Mhm. Ale firmy też, muszą zacząć edukować. Ale też i projektanci. Oni tak. powinni... Słuchać też konsumenta. Tak, ale też. Konsumenta, tak, ale też nie musi... Nie wszyscy naraz. Tak, tak ale wiecie co, projektanci też powinni świadomie brać na swoje barki to, że oni kształtują też gust odbiorcy tak naprawdę. Czy ty sobie zdajesz sprawę, co ty masz na swoich barkach? Ja mam i myślę, że w momencie, kiedy to jeszcze taka jedna cecha taka, żeby być prawdziwym, żeby szczerym po prostu w tym, co się robi i żeby... No bo ja z własnego doświadczenia wiem, że jeżeli człowiek nie jest gotowy i nieraz go naciskają z różnych stron, że już oddaj ten projekt i czuję, że po prostu to jeszcze nie jest ten moment, tak. żeby nie wypuszczać bubla,
po prostu, żeby się sprzeciwić tym producentom, osobom, które naciskają, że potrzebuje więcej czasu, wtedy te produkty będą bardziej... Ale to powinno być regułą, Maciek. Bo tak. To jest regułą, pod czymś się podpisujesz. W każdym zawodzie, bez względu na to, czy jesteś projektantem, czy nie. Albo wypuszczamy bubel i bierzemy na siebie te gromy, no właśnie to... albo nie wypuszczamy, bo nie mamy takich kręgów, że nie chcemy. Kiedy będziemy... Czasami idziemy na kompromisy, oczywiście. A czy jest szansa? Ale wiesz co, moment, jeszcze jak połączę tą kropkę z tymi umiejętnościami projektanta. Wiesz, bardzo dużą umiejętnością projektanta jest to, że po prostu możesz, że powinieneś umieć odmówić zlecenia. Tak. Powiedzieć nie, just say no. Powiedzieć, że nie, że po prostu tego nie ale będę robić. Ale umieć też uzasadnić, dlaczego. Tak, że tej firmą, tym producentom albo tej branży ja po prostu dziękuję jako projektant, ponieważ to wiem, że biorę na siebie za dużą odpowiedzialność na następne pokolenia. A czy jest szansa, by aktualny kryzys spowodowany koronawirusem uzmysłowił nam jako ludziom, że kupujemy produkty złej jakości, co odbija się na naszym ogólnie pojętym zdrowiu i samopoczuciu? Czy jest to nadal bariera ekonomiczna nie do przeskoczenia? No myślę, że to już powiedzieliśmy troszeczkę, no nas nie stać już na to. Już doszliśmy do takiego miejsca, że mam nadzieję, że większość osób zrozumiała, albo przynajmniej zaczyna to rozumieć, zaczyna to dostrzegać, że nas nie stać na byle jakość, nie stać nas na to, żeby produkować sobie kolejne setki niepotrzebnych rzeczy. Ja od zawsze pracowałem w jedwabiach, w naturalnych tkaninach i to było takie naciski właśnie z różnych stron, ale no niech pan wyprodukuje tutaj coś, no poliester, tak to dobra. Tak samo, żeby nie, wyglądało tylko nie, podobne. Takie, po co coś podobnego, po co coś z poliestru, bez sensu, tak, mówmy nie. Myślę, że musimy dotknąć jeszcze jednej rzeczy, o której chyba też tobie też chodzi, że... nie stać nas na byle jakość, zgadza się, ale z drugiej strony, jeśli nie będzie tej edukacji, to ten człowiek, który ma określoną ilość pieniędzy, bo nie oszukujmy się, różne uposażenie jest poszczególnych osób i nie każdego stać na pewne rzeczy, jeśli nie będzie wiedział, że on tak naprawdę zaoszczędzi, jeśli kupi dobry produkt, bo nie będzie musiał go wyrzucić za chwilę, bo będzie miał zdrowy kręgosłup, jeśli będzie spał na dobrym materacu, dajmy na to, tak. Że będzie jego dziecko miało dobrą postawę, w związku z tym zdrowie się, no, zdrowsze było, jeżeli będzie miało dobre krzesło, ale najpierw musi on o tym wiedzieć. Jeżeli o tym nie wie, to zawsze ten ekonomiczny element będzie wygrywał. Tak. I dlatego tak ważna jest i rola projektanta, który powinien nie wypuszczać bubli, taka jest prawda i tu się zgadzam, i być uczciwy w stosunku do siebie i do innych, ale też rola tych, którzy się zajmują wzornictwem, tych, którzy się zajmują zwykłą estetyką może, bo wzornictwo to już może mocno powiedziane. Że należy zwracać na pewne rzeczy uwagę. I ta uczciwość też jest bardzo ważna, dlatego że zwróćcie uwagę, często z racji zawodu zadaje mi się pytanie, jakie wnętrza mi się podobają, albo w jakich wnętrzach czuję się dobrze. Tak naprawdę ja nie mam obowiązku czuć się dobrze we wnętrzu, w które przychodzę do Zuski czy do... Tak, bo to jest moje wnętrze. I ja się zawsze w nich będę dobrze czuła, jeżeli oni będą dobrymi gospodarzami, czyli będą uczciwi w stosunku do swojego wnętrza. Mhm. Że ja wchodzę, ja wiem, szczere. Oni naprawdę szczerze mieszkają, tak mieszkają, to kochają. A nie wtedy jest na pokaz to zaprojektowane. A nie sami czytają Pussy Pool w swoim własnym domu. Dokładnie tak. Nie ma słuchajcie. Nic, słuchajcie, gorszego niż siedzę u kogoś, kto modli się, żebym nie zbiła jego filiżanka. Tak jest. Albo podstawkę ci ciągle dokładnie, podstawia, nie? No właśnie. Podstawkę, żeby stołu nie... Nie da się tak żyć. No stół jest po to, żeby żył z nami. Dokładnie. Jeśli będzie z dobrego materiału, to on się będzie starzał razem z tobą. No to starzał się. To od razu opowiem o tym. Od jakich czynników zależy tempo starzenia się mody w różnych branżach designu? Czy jej sezonowość jest w ogóle nowym zjawiskiem, czy tak było od zawsze? To jest absolutnie coś, co jest, powiedzmy, tym kwiatem ekonomii wzrostu. Mhm. Myśmy wierzyli, powiedzmy, przez jakieś ostatnie, powiedzmy, kilka ładnych dekad, że ten ekonomia wzrostu będzie jeszcze gigantycznym tempem nam wzrosła, czyli mówimy o tej ekonomii shareholder satisfaction, tak? Czyli mamy akcjonariuszy, którzy nieważne było, jaka to branża, ważne jest, że masz po prostu ROI o wiele większe, tak? Mhm. I to jest to, że te buble, czyli to, że na marnotrawstwie robiliśmy ogromne ekonomiczne biznesy. Na marnotrawstwie, że sprzedawaliśmy rzeczy, które były krótkotrwałe, psuły się zaraz po gwarancji wszystkich tych, dlatego że od razu można było kupić wersję 2.
wersję 3, wersję 4, wersję 5, tak? Produkowane na 5 lat, bo się zepsuje. Tak, i trendy były też tylko po to, żeby, no jak to, no już masz zielony, to taki yesterday. No co to zeszłego sezonu. Tak, czyli to jest, to było, to, na tym to polegało, żeby więcej po prostu istnieć, bo jeżeli sprzedasz więcej, to ci rośnie po prostu krzywa ekonomiczna. I co się teraz dzieje? I to jest właśnie to, co zresztą uzmysłowił to świat zachodni sobie w 2008 roku, w momencie, kiedy był krach finansowy, uświadomił sobie to, że może być źle. Czyli w tym momencie jest pytanie, czy na pewno tyle rzeczy potrzebujemy, może potrzebujemy dokładnie kupić tylko te rzeczy, które potrzebujemy, czyli ludzie zaczęli różnie oszczędzać pieniądze. W Polsce co się wydarzyło? 2008 przeszedł jak po kaczce. Naprawdę, nic, nawet ten 2008, nikt prawie nie był zauważalny. I co się stało, że my od lat 90., od połowy lat 90., polska ekonomia idzie po prostu w przyspieszonym tempie, tak? Czyli galopuje. Grzejemy, my grzejemy po prostu absolutnie już na maksa, ile prawda pod tym silniku siedzi. I co się stało, że w 2008 roku Zachód już przyhamował, czyli już zaczęło być to, że stał się, co się stało, że powstał największy wróg ekonomii wzrostu. Świadomy konsument. Największy wróg. Świadomy konsument. Bo nie można mu wepchnąć wszystkiego. Dokładnie. I na początku to było tylko takie, powiedzmy, hipsterzy, to był właśnie trend. Tak zaczynało się zawsze od początku tej piramidy. I nagle zaczęło się tak, że już zaczęło już więcej. Teraz, żeby mięso gdzieś zjeść, to znajdź teraz miejsce, gdzie mięso możesz zjeść. Tak? Więc zaczęło się po prostu w tej chwili robić i zaczęło być tak, że ekonomia zaczęła po prostu w tej chwili hamować. I co u nas się stało? My po prostu nagrzani ekonomią wzrostu walnęliśmy totalnie w mur teraz tą koroną. I to jest to, że... No to słuchaj, podczas lockdown większość produktów była dostępna tylko online, co doprowadziło do zwiększonych zakupów internetowych. Ja mam pytanie, czy bezpośredni kontakt z produktem, dotyk, zapach, słuch wpływa na nasze wybory i na tak zwaną sztukę designu? Jakiego rodzaju produkty pozostaną ciągle w sferze potrzeb bezpośredniego kontaktu? Czyli poczucia tego produktu jeszcze na etapie wyboru. Bo ja już kiedyś myślałem, że butów się nie da online kupować, ale da się. Da się, bo jeżeli masz markę i wiesz dokładnie, no, wiesz jaki dokładnie to... Rozmiar, tak, bo ja na przykład, tutaj, przepraszam, że tak od razu wejdę trochę twoje, mam kolegę, który wie, że on jak założy wszystko Hugo Bossa, to nie musi nic skracać. Wszystko, i on dokładnie ma numer Hugo Bossa, który kupuje wszędzie, on nieważne gdzie jest, on idzie do sklepu i kupuje i wszystko na niego jest dobre. I ja też mam takie swoje marki butów, różnych rzeczy, które wiem, jak kupuję, ja wiem jaką mam markę, czyli wiem, dla mnie jest ryzykowne. Ale jest. Świadomy konsument. Jestem świadomym konsumentem, bo dokładnie nawet wiem, bo wiem, że nie muszę z powrotem zwracać i kupuję tylko dlatego, bo ja to potrzebuję. No. Czyli jestem, to ta świadomość. I no ale teraz płytki mogą być zamawiane przez internet. Ale oczywiście, że tak. Prawda? Ale oczywiście, że tak. I nawet ja więcej. Się nie zgodzę. No znaczy, słuchajcie, ja myślę, że to jest kwestia... Ale wiecie, o co mi chodzi? Ale że są salony, możesz... do których idą ludzie dotknąć, poczuć, a później wracają do domu i kupują przez internet. Ale najpierw dotkną. Salon jest czymś takim, co w ogóle wiesz co, jest coś takiego, jest showroomem. Tak, jest showroomem, ale wiesz co, nie jest showroomem. Nie jest showroomem, jest doświadczaniem. No właśnie dlatego ten dotyk i to wszystko jest potrzebne. Dlatego, że płytkę jesteśmy w stanie dobrze zrobić zdjęcie i ona wygląda świetnie. Wszystko jesteśmy w stanie. W ogóle ja też mogę zajebiście wyglądać. Więc ten internet jest takim miejscem takiego oszustwa i wszyscy to stosują. Wszyscy po prostu jak jeden mąż, to nie jest tak, że oni będą grali w Ale ja dlatego myślę, że nie generalizujmy. Więc nie możemy się pozbyć całkowicie tych salonów i... Nie. Ale zobacz, jak to pomoże nawet firmie, bo popatrzmy na pozytywne sprawy, pozytywną stronę właśnie tego e-commerce'u, ponieważ mając kilka dobrych takich salonów, czyli tych salonów doświadczalnych, tutaj przecież można tu prowadzić, możemy różnego rodzaju edukacje, możemy tu różne popisy, premiery, dyskusje. Ale Zuzka, zobacz, znowu dotykasz sprawy jakości. Po co 100,
wystarczy 10. Dokładnie tak. To o tym mówię, nie idźmy w skrajności. A w tym momencie, jak pomożesz firmie z całą logistyką, bo w tym momencie wchodząc w internet, wszystko zamawiasz i jest wszystko podłączone systemowo, płatność, kupno i tak dalej, czyli firma jako, czyli firma nie musi już stąd wysyłać, prawda, nie musi mieć całej całej tego sztabu ludzi nawet, no. Czyli jest to o wiele łatwiej, uważam, że kiedy masz dokładnie te doświadczalne takie domy, bo nawet nie powiedziałabym salony, bo to tu bądź dom, tak nawet może być, tak? Czyli coś, gdzie po prostu przyjdziesz okay. I możesz naprawdę obiad możesz zjeść, możesz spotkać się z klientami, tak? Czyli no to jest takiego większe doświadczenie. Większe doświadczenie i o tym dokładnie mówię. Z tym produktem, no. Żeby cały czas mówimy obcować. O jakości, tak. Jakości wszystkiego, jakości obsługi, jakości miejsca, gdzie oglądamy te rzeczy. Zobacz, ile my mamy w Polsce, zresztą na świecie też, ale w Polsce, bo tu się poruszamy, ile mamy takich byle jakich sklepów stacjonarnych, źle zaprojektowanych, źle urządzonych, z brzydkim produktem. Złą obsługą. Tak. Ale ludzie tam kupują. Tak, ale oczywiście ponieważ nie wiedzą, że można inaczej. Bo nie wiedzą, że można inaczej. I wiesz co, jest jeszcze nie wiesz, dosłyszałem. Co, McKenzie zrobił badania, w którym powiedział, że w tej chwili największą taką zmianą i trendem jest TIC. T-I-C. I TIC to jest This is China. Tak? I this is China, to jest największy trend, jaki jest. Ponieważ McKenzie zrobił badania, że trzy potężne siły Chiny wprowadzają, które zmienią, kompletnie zniwelują nam biznes. Pierwsza to jest no middleman, czyli dokładnie wszelkiego rodzaju mali dealerzy, tak? Odpadają z tego świata. Nie będzie, ponieważ samochody odchodzą od business to consumer, czyli nie będzie salonu samochodowego, do którego idziesz i kupujesz samochód. Tylko oglądasz tam. Nie, będą salony, gdzie idziesz założyć abonament na mobilność. Mhm. A to co innego jest kupić samochód, a co innego, ponieważ abonament na mobilność to jest po prostu, to jest najlepszy koń w naszej stajni, a nie masz wybór. I to samo jest, prawo w tej chwili będzie wchodziło na reperowanie całego AGD, czyli musisz jako producent musisz zapewnić części zamienne przez 10 lat po wyrzuceniu. Bo wiesz, bo tu chodzi o to, że nikt mi nie narzuca, ja mam prawo mieć stary sprzęt, chcę go nareperować. Jakie cechy? A nie możesz tego zreperować, dokładnie. I jeszcze tylko tutaj, za czym zadasz następne pytanie, wtrącę się do Zuzy, nie chodzi tu o to, że zniknie gdzieś rzemiosło, dobra jakość, rzeczy manufakturowych, bo tu jest zupełnie co innego. Dobrze. Tak zwany... A które, wracając do tu Bądzina na przykład, jakie cechy produktów będą wiodące w oczekiwaniach klientów? To pytanie do Maćka. Na jakie będą cechy? No właśnie ta jakość. To będziemy wracać... To powiedz o tym. Jak bumerang te słowo nam wraca. Mhm. Ale to rzeczywiście stawiamy na dobry design, na to, żeby te produkty były ponadczasowe. Ponadczasowość to jest kolejne takie słowo, które na pewno będzie znowu wracało jakby do łaski. 12 lat twojej pracy, jak spoglądasz w przeszłość, to te produkty są ponadczasowe, no te kolekcje są cały czas sprzedawane. No właśnie. To nie są produkty, które się... Niektóre, oczywiście te, które nie sprawdziły się, nie wytrwały próby czasu, podmieniliśmy, ale wiele z tych produktów jest obecnie w sprzedaży. Więc na to trzeba zwracać uwagę, no bo w domu ten właśnie te wzornictwo, myślę, że ja nie lubię za bardzo tego tak dzielić, tak jak ty Małgoś podzieliłaś to tak sztywno. A jak ty myślisz? Ty byś połączył ze sztuką, to jest częste takie. Ja też tak uważam, bo jesteś tutaj między dwoma ogniami, bo ty jesteś teraz projektantem. Ty jesteś artystą. A my też, ale wiesz, patrzymy na to trochę krytycznie. Ja wiem, ale ja bym tego też tak nie rozdzielał, no bo te drzwi muszą być dobrze zaprojektowane. Ale nie, myśmy nie powiedziały, że one mają być brzydkie. Ja to właśnie mówię, one mają być ładne. Pojedynczo. Tylko różnica między
sztuką, a wzornicem jest taka, że w tych drzwiach, które zrobi artysta, tylko oddzielmy rzeczywiście sztukę, nie, że zrobi artysta, rzemieślnik, bo on jest artystą, zrobił drzwi, tylko naprawdę zrobił mi, w cudzysłowie, wielki artysta drzwi. To może być tak, że one się nie będą zamykać, one mogą mieć dziury jedna na drugiej. A one mogą w ogóle same drzwi tylko stać. Dokładnie, mogą stać same drzwi. Tak. Natomiast w przypadku wzornictwa ja chcę drzwi, które owszem będą estetyczne, ale to mają być bardzo funkcjonalne. Ale one mają mi się zamykać. Tak. Ja mam wiedzieć, jak nacisnąć klamkę, a nie zastanawiać się, czy mam je pchnąć, puknąć, stuknąć, odwrócić się, poprosić, walczyć jeszcze z nimi. Tak. Dokładnie. Ja rozumiem, dlatego jest takie słowo jak sztuka użytkowa. Wiesz, tu no właśnie, to historycy sztuki mogliby dyskutować. I to jakieś 30 lat temu zostało przez artystów nazwane jako właśnie design. Czyli to jest to, że do sztuki, do projektowania samolotów na przykład również jest sztuką użytkową. No to... Ale sorry, ktoś, kto projektuje samolot, nie, nie nazwie się artystą. Ale Raymond Levy był wielkim projektantem i artystą. Znaczy, wiecie, to jest coś, co moglibyśmy dyskutować i to w zależności, kto tu siądzie, będą takie dyskusje. Ja mówię o swoim podejściu, że uważam, że wzornictwo jest usługowe. Ale sztuka jest sztuką ma pobudzać moje emocje. I żeby była jasność, odgradzam sztukę od dekoratorstwa. Widzisz, tu też robię grubą ostrą linię. Tak, nie znaczy to, proszę Państwa, ani tam po drugiej stronie telewizora, ani tutaj, że mamy się ze sobą zgadzać. Nie. Ja mówię o swoich odczuciach. Jak wiesz, skończyłam studia plastyczne i szkołę plastyczną, mogłabym powiedzieć, jestem artystą. Nie, proszę Państwa. Ja jestem rzemieślnikiem, zawsze mówię. Artystą jest jeden na milion. Chwała tym, którzy są artystami i nie łączmy pewnych rzeczy, bo myślę, że tyle mamy niepokojących rzeczy we wzornictwie z tego powodu, że gdzieś mamy ogromną potrzebę być artystą we wszystkim. Wiesz, to jest zbyt duża dekoracja. Tak, to jest dokładnie. I ja dlatego mówię, ja nikogo nie obdzieram z poczucia tego, że chcę być artystą. Każdy ma prawo. Ja tylko mówię, że bądźmy ostrożni. Ale projektant bierze odpowiedzialność. Tak, dokładnie, bądźmy ostrożni. Za produkt i całe jego życie oraz funkcjonalność. Wiesz, sztuka nie powinna służyć niczemu, prawda? Nie, tylko emocja. Nie musi być odpowiedzialna. Obraz nie musi być ładny. Tylko emocja. Tak, tylko emocje. Dekoratorstwo już służy. Wiesz, tak, jak jest. Wracam jeszcze do twojego pytania, które tam mi się... Którego? To zaraz przypomnę. Które? Dużo tych pytań, ale wiesz, jak mi się... Bo my jesteśmy za bardzo rozgadani. Może o produkcie. Chciałeś, żebyśmy się sprzeczali. Bardzo mi się to podoba. Większość, powiedzmy, ludzi wiąże design z czymś, co jest dokładnie, na przykład kolorowym magazynem. Właśnie. Czyli wiesz, popatrz, co jest. Oglądasz te rzeczy... tak samo jak na internecie, ładnie wyeksponowane. I co jest, że w momencie, jak coś zamawiasz, co ci przychodzi? Czy coś innego jest, prawda? Paczka. Ale ja nie kupowałam paczki. Ja kupowałam kafle czy płytki. Ja kupowałam wrażenie na mojej ścianie. Ja nie kupowałam paczki. I tu jest właśnie to, co będzie się zmieniało, że niestety tak jak również tego no middleman, czyli tego dealera, potrzebujemy również to, że firma wraz ze swoim produktem będzie również tym, że nie kupuję kafelek, ja nie kupuję płytek tylko ja ścianę? Ja kupuję od razu to wrażenie, które chcę mieć na mojej ścianie. Czyli to takie oczekiwanie marzeń. Czyli ja powiem, przyjdę do Maćka branży takiej bardzo bliskiej, czyli, bo wiadomo, projektanta mody tu akurat ruszę. Ja nie chcę mieć pięknej sukienki. Ja chcę wyglądać w niej tak, żeby każdy powiedział, żeby wyglądasz no bosko. No ale inni chcą mieć coś od zienia. Nieważne, czy to im pasuje. Nie, okej. Okay. Ja nawet patrzę tu, chcę mieć od zienia. Jak masz rękawiczki, to kupię, bo... bo oni sobie utożsamiają nazwisko z marką i już z pewnym produktem. Ale bardzo dobrze, niech sobie utożsamiają. Niech ten zień, w cudzysłowie, przepraszam, to że jest tak ciężka praca. Będzie dyktatorem. Niech będzie nawet, powiem więcej, niech mi da gwarant, właśnie to jest marka. To o to chodzi. Da mi gwarant tego, nie tylko tego, że to będzie pięknie uszyte, tylko właśnie, że on na mnie spojrzy, przepraszam, i powie tak, słuchaj, Gośka, no w tej sukience, no to jest piękna sukienka, no ale uwierz mi, będziesz wyglądała fatalnie. Ja ci jako projektant, właśnie tu, jako artysta, czyli z tym wyczuciem estetyki, z tym poczuciem piękna, mówię, to musi być inaczej. Ty musisz mieć, dajmy na to, 3 falbanki więcej w cudzysłowie lub ucięty rękaw. I wtedy będzie to to. Może to nie będzie ta sukienka, ale ja ci wydłuży, jako marka, czyli projektujesz na brylę, czyli robisz
Czyli ubranie robisz odpowiedzialne tak. za wygląd człowieka. Dokładnie. Tak? I on ma by, ono ma być piękne, bo to nie tak. chodzi o to, że on ma mi zaprojektować jakąś szmatę po tak. to tylko, żebym ja się odczepiła, bo tu mam obciąć... I żeby była wygodna. I żeby była wygodna, bo nie. I żeby metkę za sobą ciągnęła. Tak, ale Maciek, musisz przyznać, że no. jeśli będę miała niewygodną sukienkę, ale będę to, się źle czuła, ale to, prawda? I będę źle wyglądać. To jest cały tak, z automatu. Bo zauważcie, że jak się... To jest taki... To przypuszczam, że bardziej jest widoczne w modzie niż we wnętrzach, niż chociaż we wnętrzach tak. też. Jak pani ma za krótką jedno... sukienkę, to zobaczcie, co się dzieje. Ona cały czas siedzi ją obciąga. I obciąga, tak. Czyli ale, nie widzimy tak, prawda. Albo nie może założyć nogi na nogę. Albo źle użyty materiał do fasonu, prawda? Czyli ta sztuka jest no, w to... tym wszystkim, ale w innym znaczeniu właśnie. No właśnie tutaj... Także tu nie chciałam, dlatego mówię, że nie obdzierajmy, bo ja nie obdzieram, tylko mówię, sztuka to jest sztuka, a... To znaczy jedno nie może jakby wyczucie piękna i proporcji... Nie może przeważyć. Właśnie to jest ten projekt, który ma dwie rzeczy, tak, czyli tak. rzemieślnik z artystą, no to musi być projektanta. Właśnie mi o to chodzi, bo ty wiesz jak skroić, ty wiesz jak uszyć. To ale, są podstawy, tak, a teraz się zaczęła ta zabawa. Ale właśnie estetyki? Projektant ma te dwie cechy. Dokładnie tak. Jakie jeszcze raz powiedzmy? Jesteśmy w domu, znowu się pogodziliśmy. To jest to, że jesteś rzemieślnikiem i artystą wiedzy. Jako poczucie tak jak Mendini estetyki. Kiedyś na przykład. No wiesz, bo to jest słuchajcie, bo to jest innymi. Na tej zasadzie, że no, ktoś, kto ma poczucie piękna, ma wyczucie estetyki, proporcji, koloru i to się jak gdyby składa na to, że produkt jest dobrze zaprojektowany, tak. oprócz tego, i że ma funkcję. Oko i w ogóle tak. jest myśl jasny. Ale zobacz na we wszystkich biografiach, jak jest, że w którymś momencie jak coś nie pasuje, nie wiem, czy to będzie mebel, czy to będzie ubranie, czy to będzie architektura, to w którymś momencie ten ktoś to zaprojektował, zakasa rękawy i idzie to robić. Idzie mieszać beton, tak, idzie ścinać tak. to, idzie ucinać materiał, idzie tak samo, czyli bo wie, jak to zrobić. A jak ktoś jest artystą, to tu proszę mi przypiąć tam. Mówimy o artyście mówi, w tak, tak zwanym tak, złym znaczeniu. Ale Gaudi był takim na przykład artystą. Ja tu specjalnie mówię o przybliżeniu. No ja wiem, że nas specjalnie prowokujesz, ale dlatego ale mówię, Gaudi że... Ale Gaudi był artystą. No. Był artystą, ale też był... Oczywiście. Ale zobacz, znał... popatrzymy teraz, mamy, jeżeli mówimy o architekturze, mamy Gaudiego, ale zobacz, Zaha Hadid. Zobacz, co zrobiła. No ona zrobiła totalną rewolucję w materiałach i tak. w sposobie patrzenia na konstrukcję budynków. A propos tego. Sir Norman Foster to wprowadził szkło przecież. Tylko my tu mówimy, no. że są, prawda, wyjątki. To są tak zwane... No... Ale to są te paradygmaty, tak, które tak. zmieniły bardzo dużo dokładnie w rzeczywistości. Tak. I to no. nie jest tak, to jest tak, jak mówią, że artystą się rodzi, prawda? Nie, tak. To nie jest to, że cię szkoła... Jest to dar jakiś. Prawda? Ale to jest dar. Ale rzemieślnikiem i... się, mistrzem się nabierasz się. No. W praktyce zawodowej, no. Więc także tutaj nie ma excuse'u, tak. tutaj trzeba po prostu znać podstawy jakby technologiczne. Ale bez dwóch zdania, uważam, że no nie można bez znajomości. Tu mamy teraz trzeci właśnie element, buble. Który dokładnie jest nasz konsument. I konsument musi umieć rozpoznać to, że rzeczy zostały zaprojektowane. Czyli to jest to, że tak jak mój dziadek mówił, zresztą tutaj cały czas wspominamy, w jaki sposób również nawet w samochodzie, co wspominałeś babcie, jakoś to powiedział mój dziadek, mówił, że biednego nie stać na tanie buty. Na tanie buty. To mój dziadek zawsze mówił, mama mi potem powtarzała, że jeżeli nie masz pieniędzy, musisz kupić naprawdę dobre rzeczy. Oszczędzić na nie i kupić. I oszczędzić i mieć to. Torba skórzana będzie się razem z tobą starzeć. Będzie mega przybierał, nawet będzie przybierać twoje kształty, tak? Czyli a biednego stać tylko na kupowanie naprawdę gówna. No. Mhm. Więc i to jest. Niestety mamy i biednego nie stać na to, ale robią nie stać, ale robią go w balona po prostu. Tak, robią i wyrzucają po dwóch tygodniach. Bo nie coś. Mamy tej świadomości, no. bo wiadomo, że chcemy szybko czasami. Zobaczcie, tu poruszę temat, który też tysiące razy poruszaliśmy, a mianowicie kwestia podróbek. Zobacz, my narzucając pewne w cudzysłowie mody o tym, o czym tak, mówimy, tak. nagle stwarzamy sytuację, że ludzie marzą o posiadaniu tej lub innej rzeczy. Nie stać ich na tą rzecz, to kupują taką samą z wyglądu za parę groszy, która jest podrobioną rzeczą. Czyli tak naprawdę przykładają rękę do złodziejstwa, no bo na okradają. Tym cierpi projektant, który to kiedyś zaprojektował, cierpi poszczególna osoba, producent i tak dalej, to już jak gdyby nie wnikając w zależności od rzeczy i tak dalej. Bo stworzyliśmy w jego umyśle
potrzebę posiadania tej rzeczy. A my tak naprawdę powinniśmy stworzyć w umyśle ludzi, że masz prawo żyć wcale nie w otoczeniu tych rzeczy, ale w otoczeniu dobrych rzeczy. Mhm. Tak jak lubisz, jak chcesz, jak kochasz, w otoczeniu dobrych rzeczy. Z szacunku dla siebie i dla innych tak naprawdę. I co COVID jeszcze, wiesz, przyspieszył i to naprawdę, naprawdę porządnie przyspieszył, to jest to, że ludzie zaczęli czuć to, że może być biednie. Bo w tej chwili powiedzmy te przyszłości, bo nie ma jednej przyszłości. Nie, tak? Jest wiele. Jest wiele przyszłości. Że ja nawet o dalekiej chciałem porozmawiać. No i te przyszłości, które w tej chwili mamy, które rządy w tym momencie próbują podejmować decyzje, bo widzisz, że oni podejmują decyzje jak w wojsku, tak? Na minimalnej ilości faktów, tak? I podejmują decyzję taką, którą, no wiesz, jedne rządy najchętniej lockdown totalny, no tak, ale co z ekonomią? Inne, to może jednak Szwecja. Popuścić. Jednak może nie, a teraz mają problem, czyli saperzy, sami saperzy są, nikt nie wie jeszcze, jak to wszystko zrobić. Teraz pytanie, czy kosztem dużej ilości zmarłych będziemy ratować ekonomię, tak? Czy jednak mamy cywilizację na tyle bogatą i dużą, że możemy jednak ratować ludzkie życie, a mniej mieć, tak? Czyli tak jak powiedziałam w jednym z wywiadów w telewizji hiszpańskiej, wychodząc pielęgniarka, widzą państwo, mamy kryzys, bo ludzie kupują to, co tylko potrzebują. I może to tak zabrzmi dziwnie, prawda, że życie jest nieprzewidywalne. Ono zawsze było nieprzewidywalne, tylko teraz nam jak gdyby tak bardzo naocznie i namacalnie pokazano, że tak jest. I jak mało zależy od nas. Tak, jak bardzo mało zależy od nas, tak. I dlatego nie warto nikogo udawać tak naprawdę. Nie warto mieszkać we wnętrzu, w którym się źle czuje, no tak naprawdę. Tylko dlatego, że koleżanka czy kolega ma tak samo, albo widziałem to w gazecie. No. Czytając Lema, chciałbym wybiec w dalszą przyszłość, bardzo daleko. Taką, w której materiały są żywą tkanką, czyli... Właśnie, XXI wiek i biotechnologie. Ja już oglądałem projekty w Holandii domów samowystarczalnych i maszyn biologicznych, które żywią się odpadami i produkują energię elektryczną. Albo krzeseł i foteli, które wyczuwając naszą chęć położenia się, wylatują ze ściany i podkładają się pod nas i są najwygodniejszym krzesłem czy fotelem. Ja wiem, że to jest bardzo daleka przyszłość, ale dążymy w tym kierunku. Jakbyśmy popuścili wodze fantazji, to być może i kafelki będą z żywej materii produkowane za czas fizyka jakiś. Fizyka kwantowa się... Właśnie chciałam powiedzieć, bo właśnie dlatego od razu powiedziałam tak, bo jeżeli uważasz, że jest fizyka kwantowa, to wszystko jest wszystko. Jest jesteśmy z atomów. Przyciągamy energię. Wszyscy jesteśmy żywi. I to i właśnie na tym, właśnie wiesz co, to jest piękne, jak sobie pomyślisz tutaj o fizyce kwantowej, jest kocham to, że to jest fascynujące. Jezus, to jest, wiesz, że wyobraź sobie, że to, co masz na Ziemi, to nie opuszcza Ziemię. Tak? Tylko od czasu do czasu coś spadnie na tej ziemi. Tak. To najczęściej są bakterie. Tak? Tak. I co jest interesujące, wiesz, że my tylko cały czas przybieramy inne formy. Tak. To jest cały czas metamorfoza. I to mi tak ładnie mój tata w którymś momencie, w takim momencie zadumu uświadomił, wie, że dinozaury stały się olejem, tak? Drzewa stały się węglem, a plastik też się czymś stanie. No tak, to myślę, czyli ten antropocen, który mamy, ten era antropocenu, dla milionów lat też czymś będzie. Przekształci się. Tylko nie wiemy, czym jeszcze. Ten DNA się połączy znowu z innymi DNA. Tak. Dokładnie. Kocham, to jest fascynujące. Inno. Prawda? Czyli jeżeli mówimy o tym, co Lem, absolutnie ma Lem rację, tak? Tak. Ponieważ jest jedno, przechodzi w drugie. Zresztą popatrz teraz, tak dużo rzeczy, jak z naszą technologią, jak technologia poszła do przodu. Zobacz, w ogóle żyjemy w takiej, mamy polaryzację wszystkiego, społeczeństwa, polityki, technologii, cywilizacji, polaryzacja jedna wielka. Zobacz, mamy na przykład w płatnościach, tak, w finansach i płatnościach, mamy dwa światy. Jedna jest Stany Zjednoczone, gdzie wyrywasz papierek i piszesz długopisem czek, tak? Tak. Nawet dostajesz płatność czekiem jako pensję, tak? Też nie wiedziałam, co z tym papierkiem mam zrobić. A z drugiej strony jesteś w Chinach i masz
Apple Pay'a, masz karty kredytowe, a pani mówi, nie, w kamerę patrzę. Ja mówię, tak, ale ja nie mam Alipay'a. No to pani nie zapłaci. Koniec, wyciągaj ten papierek, może tak, się... Tak, ale tak, ale papierka, nic, nikt nawet... nie przyjmie. Nawet monet, nawet ja miałam chińskie monety, ja nawet ona powiedziała tak, ale to jest no cash. Tu jest abonament na twarz. No i tu wracamy teraz, ale słuchajcie, tu wracamy do podróg. W tym samym świecie jesteśmy. No. Patrz, ktoś się męczy nad designem, tak. Powstają piękne płytki tu Bondzina, a powiedzmy w Chinach ktoś dokonuje tylko takiej podróby wizualnej i produkuje coś znacznie gorszej wartości, znacznie tańsze i masowo. Co z tym fantem zrobić? Edukacja. Edukacja. Czyli bój się tego, co jest w środku. No. Zresztą wiesz, teraz ten, to co mamy, oczywiście kwartał trzeci nam przyniesie weryfikację. Na pewno wiem ze statystyki mojej holenderskiej, 8 tysięcy firm zbankrutuje. No jest to już wiadomo, kwartał trzeci da. Czyli w tym momencie to jest również weryfikacje tych, co po prostu nie dały rady, tak? Czyli nie były tym prawdziwym firmą z tą prawdziwością, tak? Mhm. Czyli tą firmą szczerą, firmą, która również dba o swoich pracowników i o swoich klientów. I wiesz co? Te bankructwa będą również weryfikacją dokładnie tych najtańszych. Tych najtańszych. Aha. Bo one po prostu nie dały rady, odeszły po prostu i tak po kancie już marży, rozumiesz? Po kancie marży. Więc te bulki niestety nie dadzą rady. No. Więc to jest coś, co oczywiście musimy się i tak Chin obawiać, ponieważ Chiny mają coraz lepszą produkcję. No właśnie mnie trochę przeraziłaś z tym This is China, więc mam nadzieję, że to tak nie przyjdzie zbyt szybko, że jeszcze przeżyję na trochę innych wartościach. I że jednak taka manufaktura, że jednak mali lokalni dobrze. To jest to, co ma uratować Europę. No o właśnie. Tym właśnie mówiłam, żeby nie zapomnieć, że to będzie istnieć. Wiesz? Tak, żebyśmy nie zapomnieli. Nie zapomnimy, dlatego że to, co nas spotkało i to też były takie już sygnały wcześniej, tak. Że to rękodzieło, te umiejętności, ta solidność ma wartość. Oby to było w cenie. Ja tutaj reprezentuję trochę takiego biznesu, staram się tak. Więc KPMG, czyli jedna z wielka czwórki. KPMG zrobiło bardzo dobry raport na zlecenie British Craft, czyli Council, czyli rzemiosła brytyjskiego. I co się okazało, że gdyby firmy zainwestowały w rzemiosło, ale dały rzemiosło na przykład daliby tobie jednoręki ten robot, tak? Taki wiesz, co mają firmy samochodowe przy produkcji. I ty byś nauczył się kodować. Czyli kodowałbyś sam i samo by ci wycinało, na przykład samo by ci zupełnie inaczej nawet materiały, wiesz, poddawało, czyli w tym momencie ty byś pracował, ty jako powiedzmy rzemieślnik, tak, bo stawiam cię po prostu w roli rzemieślnika, z nowoczesną zupełnie technologią, czyli również na przykład masz kabinę, gdzie wchodzi ci twój klient i kompletnie go skanujesz. Czyli ty masz, no właśnie, i w tym momencie masz od razu manekina, tak? Czyli masz klienta, który jest od razu manekinem. Awatar. Czyli od razu na awatarze od razu szyjesz, tak? Tak jest. Czyli widzisz, i w tym momencie, co wyliczył KPMG, gdybyśmy w Europie, czyli oni powiedzieli, no w Wielkiej Brytanii, gdybyśmy zainwestowali w tą zaawansowaną technologię dokładnie w rzemieślników, to byśmy stworzyli lokalny rynek, który miałby absolutnie dokładnie, wiesz, wszystko, Global Vision z Local Excellence. No tak, bo nie chodziło nam o to, że jako rzemieślnicy mamy się cofać, wręcz przeciwnie. Wręcz przeciwnie, więc właśnie nowe narzędzie masz. Dokładnie, wytwarzać to lokalnie. Lokalnie, dokładnie. Dlatego ty używasz lasera, a nie musisz z miarką biegać Więc to jest właśnie to tak, jakby nowe technologie w rzemiośle jak najbardziej tak, tylko mam nadzieję, że mimo wszystko nas nie zaleje ta cena czyni cuda. Tak. No ale to chodzi o to, żeby nas nie zaleje. Słuchajcie, ja tu mam od internautów mam pytanie.
W jaki sposób można edukować klienta, konsumenta, aby był świadomy wyborów? Podróbki są właśnie spełnieniem marzeń wielu osób. Jak pokazać, że nie jest konieczne posiadanie produktu od znanego projektanta? Ważne jest kupienie rzeczy dobrej jakości przede wszystkim. Edukacja społeczeństwa od podstaw się kłania moim zdaniem od edukacji szkolnej zaczynając. Bardzo ciekawa jest ta dyskusja, ale uważam, że powinniśmy z takimi rozmowami trafić do szerszej grupy. W jaki sposób? Znaczy ja się całkowicie zgadzam. I myśmy to też już poruszały, przynajmniej z Zuzką, bo z Maćkiem chyba nie mieliśmy okazji o tym, ale że edukacja od szkoły podstawowej powinna być przedszkola. Od przedszkola, bo pierwsze pięć lat rozwija się mózg. Dokładnie o tym rozmawiamy ciągle, więc się całkowicie zgadzamy z osobą, która zadała to pytanie. Czyli od zabawek pierwszych. Jeżeli otaczamy się brzydkimi rzeczami, to niestety gdzieś to nam zostaje, więc później nie mamy potrzeby czegoś ładnego. Ale próbując odpowiedzieć od mojej strony na to pytanie, to powiem tak, że na pewno nie należy klienta, czy tego kogoś, z kim mamy do czynienia, stawiać do pionu i mówić, ale pan nie ma racji, pan jest zły, pan źle myśli, pan jest głupi. Pan jest taki nieświadomy. Tak, nie. Bo to jest od razu... Tak, dokładnie, bo to jest od razu... Tak, dokładnie. Od razu się ścieramy. A raczej pokazywać, tłumaczyć i wskazywać na to, czym się różni ten dobry produkt od złego? Przysłowiowy, jeszcze raz wrócę, nożyk, którym się skaleczę lub nożyk, którym cudownie mi się obierze. Mhm. Czyli bardziej edukować i jak gdyby nie zrażać się tym, że na pewno to będzie porażka za porażką na początku. Ja myślę, że taka ta edukacja też powinna pójść o krok dalej i też się rozszerzyć na to, no bo dlaczego mamy nie kupować podróbek? Mhm. No, po pierwsze, że wyróbmy sobie coś takiego poczucie godności. Szacunku. Dwa, wstydu i tego, że ludzie nie mają świadomości z tego, że jednak kupując podróbkę, jesteśmy złodziejami. Mhm. Tak? I to powiedzmy sobie szczerze. Tak, i niektórzy nie mają tej świadomości. No myślą, tak, to jest to samo jak ściąganie filmu z internetu. Myślą, że to jest okej. Okay. Tak, kupiłem. Takie cwane. Takie. Tak, udało mi się. Udało mi się. Więc po prostu tutaj taka szczerość jest potrzebna nam na każdym poziomie, jeżeli chcemy rozmawiać o sztuce, o designie, o wzornictwie. Za wszystko musimy zapłacić i płaćmy tym osobom, które na ten pomysł wpadły, to wymyśliły. Tak, poza tym dajmy też. Więc to jest... Widzisz. Ja nie zapomnę sceny, kiedy kiedyś do mnie na balu sportowca idzie do mnie kobieta w czerwonej sukience w mojego projektu, ale nie mojej. I ona idzie zadowolona, przeszczęśliwa, z uśmiechem na twarzy i się pyta mnie, panie Maćku, czy dobrze uszyłam? To była jedna z nielicznych sytuacji, kiedy mnie zatkało, ja się odwróciłem i już nie chciałem więcej kontynuować tego. No więc u nas nie ma poczucia obciachu jakiegoś takiego, że to jest niefajne, się nie robi. Wiesz, że ja miałam bardzo podobną sytuację, tylko znowu inaczej. Miałam sukienkę, którą kiedyś kupiłam sobie w Portugalii i jej nie mogłam już potem kupić. I ją uwielbiałam, ona mi się strasznie zniszczyła. I z tą sukienką poszłam do krawcowej w Holandii i poprosiłam, mówię, kochana, czy możesz, kupię materiał, czy możesz mi taką samą uszyć? Wiesz, co mi odpowiedziała? No. Nie, bo to jest wzór kogoś innego. Ja nie szyję. No i właśnie o to chodzi, edukujmy. Jest to właśnie. I tak jeszcze... Świadomo. Tak. Zobacz, jaka świadoma krawcowa. Tak. Ja nie. Ja mogę ci bo uszyć tylko coś, w ten co sposób ja uważam, możemy wygrać. Ale nie to, co nie będę kogoś kradła. Tak mi powiedziała moja To się pracowa. Bardzo rzadko w Polsce tak, zdarza. Tak, ale tylko widzisz, w ten sposób możemy wygrać. I jeszcze tylko dodajmy do tej pani, do tej odpowiedzi jedną rzecz. Musimy mieć co zaproponować, czyli musimy dać alternatywę temu komuś. Ale słuchajcie, na rynku tak jak ja widzę teraz, no nie wiem, na modzie, na wzornictwie, na meblach, jest już tyle zastępczych produktów, dobrych, lokalnych. Naprawdę tej torby nie trzeba mieć Chanel czy Diora. Mhm. Można mieć inną. Z polskich dobrych film, które tutaj szyją. Dobrych, tu, tak. I to są markowe rzeczy. Dlatego mówię, trzeba coś zaproponować. Alternatywę dla tego, co... Wam jeszcze mam jedną tutaj od internauty. Bym wtrącił się, co? Bo nie wiem, czy odpowiedzieliśmy na pytanie. Na pewno nie, bo tak naprawdę... Nie do końca. Bo to jest również zmiana kultury firmy. Bo to nie ma jak zaproponować, ty musisz w ogóle kulturę firmy zmienić, że przechodzisz na to, że jesteś usługą dla klienta, a nie firmą, która zarabia pieniądze.
tak? No, bo co innego jest zysk, a co innego jest, że jesteś usługą, tak? Czyli w tym momencie u taniego kupisz paczkę, u mnie kupisz wymarzone kafelki na ścianie i będę o nie dbał, w razie czego ja ci wymienię, jak pękną i zreperuję, jak cokolwiek się wydarzy, tak? Ponieważ ja gwarantuję ci, że będziesz miał po prostu te kafle na ale ścianie. Ale jakby ja jeszcze tak patrząc na tą sytuację, która się dzieje, mnie bardzo cieszy nowe pokolenie, które jakby jak papierek lakmusowy po prostu sprawdza i wypunktowuje nam wszelkiego rodzaju błędy. I oni już nie mają obciachu, tak jak, że nie wypada powiedzieć starszemu. Tak. Oni bardzo szybko i teraz to niedawno głośne sprawy, które gdzieś tam wychodzą różne takie, czy ktoś coś podrobił, czy ktoś był nieuczciwy w komunikacji. I mam nadzieję i czuję podskórnie, że będzie więcej takiego sprawdzianu. Takiego... No, czyli świadomy czy konsument. Edukacja. Tu mam świadomego konsumenta, a w zasadzie chyba projektanta, bo pisze, mając doświadczenie z projektowaniem dla ludzi, wiem, że pierwszy etap to badanie potrzeb związanych z przestrzenią i jakością życia klienta. Jak zatem zachować emocje, doświadczenie przestrzeni przy ograniczonym kontakcie z produktem, jeśli świat opanuje sprzedaż internetowa? Czy są produkty i usługi, które obronią się i będą potrzebowały bezpośredniego kontaktu z fakturą, zapachem, zmysłów potrzebnych wyborom produktów, przepraszam. Ale oczywiście, że tak. Nie ma możliwości, żeby zniknęło. Nie zniknie. Pani może spać, czy pan spokojnie. Tak. Zawsze będzie potrzebny drugi człowiek. No my jesteśmy spragnieni drugiego człowieka. Wieszczono śmierć książek, wręcz przeciwnie. Dokładnie. Nie, tu na pewno nie, natomiast... To jest, myśmy o tym już mówili, że te emocje są ważne, a projektowanie dla kogoś, to jest bardzo fajna rzecz poruszona, ponieważ ktoś zapytał to w pierwszych zdaniach, że słucha potrzeb klienta, prawda, klienta. Człowieka. To jest strasznie ważne. To znaczy, że jest taki świadomy projektant, który najpierw wysłucha, co jest mi potrzebne. Nie, że ja mam tu wizję, wie pan, ja panu zrobię tu czarne, tu białe, tutaj położę taki kamień, tu taki, dyktator. A pan tu będzie mieszkał. Nie, ten ktoś słucha i wie, że może ja nie potrzebuję kamienia, może ja chcę mieć drewnianą podłogę, a może ja chcę mieć, no nie wiem, no kryształową lampę, mimo że nie jest modna. Mhm. Jeżeli słuchamy, to znaczy, że nawiązujemy kontakt, czyli mamy emocje, czyli ten ktoś też nas będzie słuchał, też będzie dawał nam odpowiedzi na nasze pytania. Musimy pewnie się będziemy ścierać, prawda? To jest tak jak ściuchem. Będę się ścierać, ale w rezultacie chcemy obydwoje tego samego. Ale zobacz, jak to zmienia praktykę projektanta, ponieważ teraz miałam przyjemność uczestniczyć w dużym projekcie wielkiej firmy meblowej holenderskiej, w którym zaprosili do projektu różne firmy, takie firmy projektujące wnętrza oraz produkty. I jedna z firm, są to dziewczyny, i one powiedziały, że ja jestem projektantką, a druga dziewczyna powiedziała, ja jestem psychologiem. Właśnie chciałem zapytać, jak to z psychologią. Bo w tym momencie ona wiedziała, że ona jako projektant, ona miała za krótkie ręce już. Powiedziała, że potrzebuje te przedłużyć sobie ręce do klienta psychologiem. Czyli w tym momencie one we dwie pracują nad tym, żeby klienta najlepiej zrozumieć. Czyli to miksowanie, krosowanie różnych kompetencji. Czyli to nie jest tak, że ja jestem projektant, a ty jesteś psycholog czy socjolog. Nie, właśnie razem jesteśmy w stanie oddać najlepszy serwis dla naszego klienta. Ale Zuzka, zobacz, co poruszyłaś. Popatrzcie, to we wszystkim, bo zaraz Maćka zahaczę o jedno pytanie sama jak gdyby, ale zobaczcie, jeżeli odpowiesz na potrzeby tego kogoś, prawda, jako psycholog będziesz czasami mógł wejść głębiej, żeby dowiedzieć się, co ten ktoś ukrywa pod swoją potrzebą, bo czasami nie potrafi tego wyrazić, dlaczego ja mam taką potrzebę mieć tą, a nie inną rzecz, prawda? No. Taką sukienkę od ziemi, a nie mogłabym się sobie ubrać sukienki tam skądś inną. No nie za wiem. Szwedzkiego dużej firmy, na przykład. Prawda? Z jakiego powodu mam taką potrzebę? Jeśli odkryjemy z jakiego, to czasami jesteśmy w stanie łatwiej komuś wytłumaczyć, że ciebie nie stać, dajmy na tą sukienkę, na ten mebel, ale stać cię na coś równie pięknego,
innego, ale tak, równie pięknego, tak. Bo to gdzie indziej jest potrzeba. Ten psycholog, każdy z projektantów jest trochę psycholog. Jest oczywiście, ale jesteś, ponieważ teraz może, to wiesz, jak pracować z psychologiem. Tak, bardzo cenne. Wiesz, o to właśnie chodzi, żeby znaleźć w sobie wszystkie te cechy, których nie masz i uzupełnić to teamem. Oj, tak. Myślę, że to jest tak w przypadku właśnie, chciałam nawiązać do tej sukienki przysłowiowej, będę jednak ciebie bardziej traktować jako projektanta modowego, bliżej mi tu w tym wypadku. Że przychodzi do ciebie kobieta, ona ma jakieś prawdopodobnie kompleksy, oczekiwania, marzenia, prawda? I to ty musisz odkryć, dlaczego ona tak marzy o tej sukience, z jakiego powodu, żeby dać jej to może w innej sukience, ale właśnie to spełnić to marzenie. Nie, no to jest oczywiste i to zawsze jak przychodzi do mnie klientka, to jest najpierw taki wywiad z nią przeprowadzam. I mimo, iż ona nieraz przychodzi po małą czarną, a wychodzi z czerwoną długą i jest zadowolona. No właśnie. Właśnie może nie umiała tego nazwać i odpowiednimi słowami, ale to absolutnie jest. Natomiast... A równie dobrze mógłbyś dać jej to mało czarną i powiedzieć, ma pani, zapłaciła pani, ja mam pieniądze, po co mi, prawda? Tak. A jednak słuchasz. No. Nie no, tym też tropem szedłem nawet właśnie... Ja myślę, że dlatego się połączyłem gdzieś z marką Tubondzin, dlatego że chłopcy, którzy mnie wybrali do tego projektu, oni dokładnie wiedzieli, że moje background jest w modzie i w kontakcie z kobietą. A kobiety bardzo często wybierają. A kobiety bardzo często decydują, więc ten damski pierwiastek w tym projektowaniu, który ja zawsze staram się zachować i uczynić to jako atut tych moich kolekcji, że one mają być bardziej właśnie gdzieś przez ten pryzmat miękki, delikatny, subtelny i modowy przeprowadzony i dzięki temu te kolekcje są inne. Tak jak mówicie, no nie będę ja teraz udawał Starka, bo wywodzę się z mody i ta moda jest mi bliska i zawsze będę starał się ją pielęgnować, żeby się odróżnić od pozostałych. To takie ostatnie zdanie na koniec. Czekam na pytanie, tak? No. Żyjmy bardziej świadomie. Żyjmy bardziej świadomie. A ja bym powiedziała, nie oszukujmy i nie udawajmy nikogo innego niż jesteśmy, tak naprawdę. Co nas czeka? Uczmy się. Uczmy się, a przede wszystkim się oduczajmy się. Złych nawyków. Bo to jest również, jeżeli mówimy o tych umiejętnościach przyszłości, to jedną z umiejętności przyszłości to jest umiejętność oduczania się i nauczania na nowo. Odkodowywania. Czyli jednym słowem słuchajmy. Tak. Czyli bądźmy bardziej wrażliwi. Otwarci. I otwarci. Tak jest. Tak, nie negujmy się. Empatyczni. Tak, i zmieniajmy również perspektywy patrzenia. Nie bądźmy takimi osłami, które stoją i się nie chcą ruszyć, dokładnie wąskotorowo po prostu patrzą. No niestety, to jest edukacja. To jest edukacja. Zobacz, jak edukacja nas... Wchodzisz z tego przedszkola, gdzie masz zabawki, gdzie się bawisz, wchodzisz w szkołę podstawową. Co chciał autor powiedzieć przez ten wiersz? Co autorka chciała powiedzieć przez tą książkę? Jak narysowałeś słoneczko? To ma być dokładnie, zielone, przecież kółeczko i patyczki, tak? Przepraszam. I to samo, tak samo mamy interpretację historyczną. Dziękuję. Czyli uczysz się historii, która została dla ciebie zinterpretowana. Nie możesz myśleć inaczej o historii, jak zostało to zinterpretowane. Czyli widzisz, my nie uczymy się holistycznego spojrzenia. My powinniśmy od razu wchodzić, że zobacz, świat był taki. Tak? I w tym świecie była i literatura, i muzyka, i były wojny, i były różnego rodzaju odkrycia. Czyli tak powinniśmy się uczyć, żeby holistycznie w świat na to patrzeć. Ze świadomą energią. Czyli uważam, że absolutnie, jeszcze raz, edukacja jest podstawą do wszystkiego, co jest niezbędne. I dodam na koniec, że też jest edukacja podstawą do samoświadomości. Bardzo wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję Państwu również za pytania i za udział w naszym spotkaniu. I za cierpliwość. I za cierpliwość. Tak. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy.